To jest kolejny odcinek programu Event. Razem ze mną Szymon Walkiewicz, Walk. Tak jest, Szymon Walkiewicz, Walk. Nieprzypadkowa nazwa? Ponoć nie. Ponoć nie, tak właśnie mówią. Kazali mnie o to zapytać, ja nigdy nie pytam o nazwę, skąd się wzięła nazwa, bo to jednak straszna siara. Ale bardzo mnie proszono o to, żeby ciebie o to zapytać, czyli tak? Stąd to się wzięło. Tak, aczkolwiek fajne w tym wszystkim jest to, że ono, ta nazwa oddaje ducha agencji, więc tak można powiedzieć, że trochę ode mnie, ale tak naprawdę jest to trochę od nas wszystkich, gdyż w duchu Walka jest iść do przodu. Tak jest. Dobrze, to bardzo piękna idea. A jak długo już idziecie naprzód? No, 2005 Walk Production, czyli mogę powiedzieć, że w tym roku dziesięciolecie. Walk jako Walk od 2006, czyli w przyszłym roku. Tak, dekada. Dekada, no dobrze. To jak przez tę dekadę Walk się zmieniał? Organicznie. To jest jedna z tych agencji czy podmiotów gospodarczych, które się rozwijały siłą swojej pracy. Nigdy nie mieliśmy bogatych inwestorów, nigdy za nami nie stał ktoś, kto kogoś znał, nigdy nie podkupiliśmy accounta, który by przyszedł z dużym klientem. Mogę powiedzieć śmiało, że wszystko, co mamy, zostało wydrapane tymi pazurami i taką determinacją do robienia rzeczy. No dobrze, ale zanim powstał Walk, to jak wyglądała twoja ścieżka kariery? W sensie, że jak doszło do tego, że stwierdziłeś, dobra, to teraz Walk? To dłuższa historia. Mamy czas. To może tak, pracowałem w Orange'u i straciłem pracę w tym Orange'u i po pół roku poszukiwania nowego pracodawcy byłem już na skraju całkowicie wyczerpania. To był rok 2002 i przez przypadek wpadłem na koleżankę, która zapytała mnie wprost: o, Szymon, dawno się nie widzieliśmy, co robisz? Ja wtedy jej powiedziałem, że jestem freelancerem eventowym i że robię duże fajne projekty, na co ona odpowiedziała, że szkoda, że nie masz firmy, bo ja właśnie jestem szefową u jednego producenta papierosów i szukam agencji eventowej. I powiedziałem mi: poczekaj, dzisiaj do ciebie zadzwonię i powiem ci, czy mam firmę. I zadzwonię do mojego serdecznego kolegi, Bartka Fogla, który miał taką malutką, jednoosobową agencyjkę One on One. I mówię: ty, Bartek, jest taka sprawa, trzeba złożyć papiery i wystartować w przetargu. Ja mówię: okej, to robimy. Ty robisz eventy, ja robię gadżety, tak jak do tej pory robiłem, i wystartowaliśmy w przetargu. Otwarty przetarg i na tym był koniec jak gdyby takich relacji. Wygraliśmy pomysłem. To był 2002 rok i z Bartkiem przez 3 lata robiłem One on One i potem stwierdziłem, że czas na swoje i powstał Walk Production, więc trochę przypadek. Nie ma przypadków. Nie ma to przypadku. To tak miało być, wiesz? Znaczy, ja głęboko wierzę, że nawet najbardziej absurdalny przypadek nie jest przypadkiem. W sensie, człowiek wywołuje zdarzenia poprzez swoje myślenie, zachowanie, postawę i rzeczywiście w tym ujęciu masz rację, to nie był przypadek. Jakby ja zawsze byłem zdeterminowany do robienia rzeczy. Ja mam taką teorię, że życie układa się jak puzzle, naprawdę. Czasami masz rozrzucone te puzzle, ale wszystko nagle ci się układa w całość, więc ja w przypadki absolutnie nie wierzę. No ale dobrze, dla tych, którzy nie wiedzą, czym agencja Walk się zajmuje, co to jest za agencja? Czym się zajmujecie? Co robicie? Jakbym powiedział wszystkim, to nie zabrzmi zbyt dobrze, bo jak ktoś robi wszystko, to znaczy... To po prostu kompleksowa praca, tak? Tak, tak. Natomiast prawda jest taka, że Walk to jest agencja marketingu zintegrowanego. Na Walk składa się parę spółek, które działają w obszarze bardzo jasno zdefiniowanych kompetencji, budując markę Walk. Dzisiaj prawie 100 osób pracuje w Walku. A ile pracowało 10 lat temu? Niecałe? Ja. I no, 3 osoby, tak. Walk sprzed 10 lat to były 3 osoby. Agnieszka Sołtysiak, która dzisiaj jest współwłaścicielem agencji Endorfina. I Wojtek Zadrożniak, który jest producentem w TVN-ie obecnie. Bardzo miło i ciepło wspominam te pierwsze chwile. No. Nachodzą ci czasem takie refleksje? Jakie? No takie, że zastanawiasz się, jakie były początki, w jakim miejscu jesteś teraz, jednak jest znaczna chyba różnica. Zastanawiasz się czasami nad tym, jak twoje życie się potoczyło? Zawodowo oczywiście. No, wydaje mi się, że dobrze się potoczyło. Dobrze się potoczyło, aczkolwiek wydaje mi się, że klucz do sukcesu tkwi w mentalności. W sensie, oczywiście trzeba być głodnym i chcieć się wydrapywać ten sukces,
natomiast ten sukces tkwi w szklanym suficie. Każdy z nas ma szklany sufit. Pani, ja, operatorzy, wszyscy. I teraz tak długo jak myślimy, że możemy być lepsi, tak długo mamy szansę być lepsi, czyli się rozwijamy, szukamy tych przypadków, które dają nam takie opportunity na nowe wyzwania. I wydaje mi się, że tak długo jak będę ciągle głodny nowych rzeczy i sukcesów, tak długo będę się rozwijał. Tak długo będzie rozwijać się łok i patrzę na moich wspólników, Pawła Miklaszewskiego i Przemka Staniszewskiego, to jakby każdy z nas jest ciągle nienasycony. Czyli jest szansa na drugą dekadę. Oczywiście, że jest szansa. Zawsze jest szansa na dużo więcej projektów, których pewnie jeszcze dzisiaj się nie spodziewasz. Ale tak się zastanawiam nad tym, stworzyłeś sam tę firmę, były 7-3 osoby potem i nagle robi się tych osób po prostu mnóstwo. Czyli musisz gdzieś tam na jakieś działy tę firmę swoją podzielić. Jakie masz działy? Jakie są działy? Kto gdzie pracuje? To, czego się nauczyłem, właściwie może nie tylko tego, bo to by było mało, ale jedna z ważniejszych rzeczy biznesowych, które się nauczyłem, to jest to, że największy mój sukces to jest umiejętność otaczania się ludźmi lepszymi od siebie. I na bazie tego jakby powstała grupa. Razem ze wspólnikami zatrudniamy, w ogóle moi wspólnicy są lepsi ode mnie, razem zatrudnialiśmy ludzi, którzy zarządzają spółkami córkami i to są ludzie, którzy mają wysoko rozwinięte kompetencje w obszarach, w których ja nie jestem ekspertem. Czyli jak mówimy o PR-ze, jak mówimy o designie, mówimy o promotion, mówimy o eventach, mówimy o creative, mówimy o, nie wiem, digital, no to na każdy temat mógłbym rozmawiać długo. Ale eksperci są szefami poszczególnych działów. No dobrze, a tak też się w takim razie zastanawiam, czy miałeś na przykład po drodze jakieś potknięcia w tej agencji? Każdy ma. No właśnie, no dobrze, to jakie to były potknięcia? Czy były takie momenty załamania, w których zastanawiałeś się, że nad tym, żeby jednak zostawić ten biznes, nie bawić się w to, nie, po prostu to one man show nie da rady w ogóle w tym momencie, czy jednak to gdzieś się popychało do działania? Znaczy tak, porażka uczy pokory i wydaje mi się, że porażka jest potrzebna każdemu eventowcowi czy przedsiębiorcy, gdyż ona uczy pokory. Sukces to podobno takie przejście od porażki do porażki bez stracenia entuzjazmu. Ciekawe, pierwszy raz się spotkałem z takim określeniem. Natomiast wydaje mi się, że potknięcie daje taki moment wyhamowania i refleksji. Jak się jest cały czas na takiej fali wznoszącej, to wydaje mi się, że łatwo zapomnieć o zagrożeniach i o takich obszarach, które sprawiają, że się jest po prostu lepszym. Ja pamiętam taki event w 2007 roku. Byłem wtedy jeszcze producentem i byłem producentem eventu pod tytułem 60 lat współpracy Shell z marką Ferrari. Potężny budżet, prawie 10 tysięcy osób na torze w Przezimierowie pod Poznaniem, taki trzydniowy event. Gwiazdą tego eventu był Schumacher. Do dzisiaj pamiętam, jak mój klient mówi: Szuman, tylko pamiętaj, ten Schumacher to jest gwiazda światowego formatu i on potrzebuje 8 ochroniarzy. I ja zbagatelizowałem wiedzę mojego klienta i Schumacher wyszedł do ludzi w otoczeniu 2 ochroniarzy. I jak zobaczyłem tłum 500 ludzi z dziennikarzami na czele biegnącymi na Schumachera, to zrozumiałem swój potężny błąd. I do dzisiaj. To nie był żart. To nie był żart. Znaczy, jak się pracuje z gwiazdą, która rocznie zarabia 40 milionów euro, Schumacher wtedy kończył kontrakt z Ferrari, to naprawdę trzeba mieć pewnego rodzaju doświadczeń, którego wtedy nie miałem. I to mnie bardzo dużo nauczyło, takiej pokory i rozumienia, że nie jestem omnibusem i nie wszystkie rozumiem, jeszcze zjadłem. Były jakieś konsekwencje poważne? Tak, sytuacji? Straciłem klienta. No dobra, czyli na takim poważnym błędzie człowiek się uczy. A dobrze, a taka sytuacja, która sprawiła, że nabrałeś wiatru w żagle, że stwierdziłeś, to jest to, lecimy do przodu, jest super. No, to takich rzeczy dużo, dużo się dzieje. Wydaje mi się, że takie największe takie moje wydarzenie, które dało mi takie poczucie, że mogę robić piękne, duże rzeczy, gdzie, jak to mówią Amerykanie, sky is the limit. To jest event z okazji z kolei 10-lecia kanału Plus na polskim rynku. I to był też duży event na 10 tysięcy osób i on był połączony z
produkcją 250 kolorowych foteli, wielkich foteli, które umieściliśmy w centrum Warszawy z hasłem usiądź wygodnie i włącz się. Włącz się to była analogia do hasła reklamowego Kanału Plus i te 250 foteli zostało odkupione od Kanału Plus przez miasto Warszawy, żeby przez 3 miesiące kolejne lata mogły służyć warszawiakom. To była inwestycja. Inwestycja, tak. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że 20 foteli, które ważyły po 120 kg każdy, zostało skradzionych. Ale to był taki event, gdzie rzeczywiście... To w sumie taki trochę szapobał ukraść tyle foteli, naprawdę. No były ślady takiej smugi, na przykład od chodnika do krawężnika i tam się urywało ślad po fotelu. I to była takie, to był taki teaser. Kluczowym obchodem był koncert i dużo wydarzeń towarzyszących na Służewcu, między innymi koncert zespołu Faithless, Kaja. No, scenografia na poziomie 1 000 000 zł, sama scenografia tego przepięknego budynku. To było bardzo duże wydarzenie. Ja wtedy, to był 2005 rok, czyli początki w ogóle mojej kariery jako samotnego takiego producenta. I to wtedy poczułem, że tak, to może się udać. Ja tak się zastanawiam, w jaki sposób prowadzisz swoją firmę. Co dla ciebie jest na przykład najważniejsze w tym momencie? Jakie relacje międzyludzkie? Jak to u was wygląda? Jak się pracuje w Łopu? Bo poza tym, że wiem, gdzie się mieścicie i że byłam w tym budynku i bardzo mi się tam podobało, to nie wiem, jak się w Łoku pracuje, więc to jest pytanie. To odpowiem trochę przewrotnie. Nie wiem, jak dzisiaj się pracuje, bo zostałem szefem sztabu wyborczego Ryszarda Petru Nowoczesna, więc od 2 miesięcy nie bywam w biurze. Natomiast jeśli pytasz mnie tak na poważnie, co jest dla mnie najistotniejszą rzeczą, to zawsze powtarzałem, powtarzam i będę powtarzać, że agencje tworzą ludzie. My, szefowie, właściciele, nadajemy pewien ton i jakby wskazujemy pewne kierunki, ale to, czy agencja jest dobra, czy osiąga sukces, to tak naprawdę jest zespół. Więc tak myślę sobie, że Łok jest fajny, bo właściciele naprawdę myślą o ludziach i to ludzie tworzą atmosferę w Łoku. Każdy ma swoją własną wizytówkę i nie z podpisu, tylko ze zdjęcia. Na rewersie każdy ma swoje zdjęcie. Dla podkreślenia, że ja jako człowiek tworzę cząstkę, jestem cząstką tej organizacji. Czyli pracują tam indywidualiści? Niekoniecznie, nie. Jakby indywidualizm nie ma nic wspólnego z jakby podkreślaniem, że upodmiotowienie jest ważniejsze niż uprzedmiotowienie. No dobra, a takie hasło, którego ja nie do końca, które nie do końca ja rozumiem, lean management. Lean management. To jest teoria zarządzania. Okazuje się, że w każdym procesie można znaleźć coś, co można usprawnić. Lean management ma to do siebie, że skraca się proces decyzyjny, skraca się tak zwane puste przebiegi, czyli ludzie po takim szkoleniu, wprowadzeniu systemu, jak gdyby trochę bardziej efektywniej pracują. Jezus, brzmi trochę strasznie, mówiąc jeszcze z definicji. Tak. Znaczy, lean management co do zasady stosuje się przede wszystkim przy liniach produkcyjnych. Okay. Natomiast agencja niestety bądź stety, jak gdyby w pewnych obszarach przypomina trochę produkcję. Trzymanie pracownika krótko? Nie. To nie ma nic wspólnego z trzymaniem pracownika krótko. Raczej tu chodzi o efektywne zarządzanie procesami ze strony klienta. Klienci mają powtarzalne zajęcia. Jak gdyby trzeba wyprodukować ulotki, trzeba wyprodukować film, trzeba wyprodukować event, trzeba wyprodukować. Coś się cały czas produkuje. Może nie stoimy przy taśmie produkcyjnej, ale produkujemy i te czynności okazuje się, że one są powtarzalne. Więc skoro są powtarzalne, to należy się im przyjrzeć i zobaczyć, gdzie agencja traci czas. A że w dobie współpracy z prokurmentem, który jest nie tylko marketing jest naszym klientem, ale również prokurment, czyli dział zakupów, to te ceny są coraz bardziej wyśrubowane, marża jest coraz bardziej, no bym powiedział, mniej zadowalająca, więc jak gdyby się poszukuje dodatkowych oszczędności w postaci umiejętności zarządzania zespołem i czasem. Więc to jest tak w dużym uproszczeniu lean management. No dobrze. A jakimi osiągnięciami możecie się w tym momencie pochwalić? Czym się teraz zajmujecie? Mi się wydaje, że w tym roku taką bardzo fajną rzeczą to była nominacja w Cannes za design. Myślę, że design w Łoku jest na europejskim poziomie i praca, którą zgłosiliśmy, to była praca wykonana dla takiej dużej firmy Human to Business, która zajmuje się recruitmentem czy executive search. I to była praca, która poza Cannes zdobyła wszystkie możliwe nagrody w Europie w kategorii design.
Więc to jest na pewno rzecz, którą warto się chwalić i którą się lubimy chwalić. Oprócz tego mamy dużo sukcesów natury czysto klienckiej. Wygraliśmy po raz kolejny przetarg na organizację Weekendera dla Red Bulla. Pracujemy dla bardzo fajnego klienta z branży tytoniowej, nazwy nie mogę powiedzieć, nie dlatego, że to jest tajemnica, tylko w telewizji nie możemy promować poprzez nazwę klientów, więc jakby robimy bardzo, bardzo ciekawy, zakrojony na całą Polskę projekt dla tytoniu. Więc tak myślę, że jest parę rzeczy, które w agencji WOK jest, projektów, które są zauważalne na rynku jako wyróżniające się. No dobrze, to powiedz mi, czego mam życzyć tobie i twojej agencji, poza tym byście cały czas oczywiście szli naprzód? To jest dobre pytanie. Wszystko mamy. Rozwijajmy się, uczmy się, edukujmy się, nie wiem, jakby szukajmy wspólnego języka z klientami, bo tam zawsze jest bardzo dużo do jeszcze usprawnienia. No to jest najtrudniejsze pytanie, jakie mam pani zadała dzisiaj. No dobrze, w takim razie życzę wszystkiego, co tylko najlepsze i przede wszystkim też radości z tej pracy. Radość jest. Dziękuję. Dziękuję.